na wakacje, pamiętasz? No, a potem krowy przez tydzień mleka nie dawały i musieliśmy ponieść 19 czerwca odbył się koncert sekcji Chorzowskiego Centrum Kultury Tak to znowu my. Na scenie prezentowały się grupy taneczne, muzyczne i teatralne. Dwa świąteczne dni, kiedy prezentują się nasze grupy twórcze. Oczywiście każdy pokaz każdej grupy to jest wielkie święto, ale dzisiaj mamy kulminację. W rolę konferansjerów wciela się Lekki Teatr Przenośny. Robił to już wcześniej i wiemy, że potrafią robić to rewelacyjnie. Zaangażowanie jednej strony, czyli samych dzieci i zaangażowanie publiczności, którzy przyszli zobaczyć te własne pociechy, jest ogromne. Na scenie była taka rozpiętość różnych działań, od i wiekowa, bo były dzieci takie w wieku przedszkolnym, jak tańczą czy śpiewają, to serce rośnie, no i to nawet jak się pomylą, to wszyscy klaszczą. I byli starsi, którzy większą praktykę mieli przede wszystkim. No i były też osoby śpiewające z dwóch takich warsztatowych studiów wokalnych, Kamila Barona i Katarzyny Gojny. Publiczność jest związana emocjonalnie z tymi osobami, które występują i to daje taką fajną atmosferę wspólnej zabawy. I to jest fajne. Dzisiaj zobaczymy grupy Step Belief i Step Gold pod dowództwem Tomasza Micha. Młodzież z grupy Belief jest głównie młodzieżą, która wcześniej była w grupie średniej, więc oni się wychowują u nas w zespole. Natomiast Step Gold powstało z inicjatywy pań. To jest bardzo fajne, że nasz zespół łączy pokolenia i każdego się może czegoś nauczyć. Dopełnieniem wydarzenia była wystawa prac artystycznych dzieci z grupy Malowanko Iwony Foryś.